2020 rok był chyba najtrudniejszym dotychczas rokiem w mojej pracy zawodowej, nie tylko mojej, dlatego że ogrom pracy i obciążenia fizycznego i psychicznego, z jakim przyszło nam się, czyli diagnostom laboratoryjnym, zmierzyć, był po prostu ponad nasze siły. Szczególnie w tym najtrudniejszym czasie, który rozpoczął się w październiku, no a listopad to już w ogóle przeszedł chyba nasze najśmielsze oczekiwania. Rok trudny, rok, w którym mam wrażenie, wreszcie do naszych pacjentów, do świadomości naszych pacjentów, dotarliśmy jako grupa zawodowa, która do tej pory była nieco niewidzialna. Nasza praca była dla pacjentów niesłychanie ważna, natomiast my jako diagności zawsze byliśmy troszkę w cieniu, dlatego że pracujemy w laboratoriach, do których pacjenci zazwyczaj po prostu nie wchodzą. Natomiast waga naszej pracy w dobie epidemii w naszym kraju spowodowała, że o naszej grupie zawodowej po prostu zrobiło się bardzo głośno i słusznie. Natomiast co należy podkreślić, nasza praca nie jest ważna tylko w dobie tej pandemii. Ona jest ważna cały czas, ponieważ my nie wykrywamy tylko koronawirusa SARS-CoV-2, ale wykonujemy również kapitalnie ważne badania laboratoryjne dla pozostałych pacjentów. A co jeszcze należy podkreślić? Opieka nad pacjentami z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 to nie tylko potwierdzenie tego zakażenia, ale również monitorowanie parametrów życiowych, które odbywa się również za pomocą badań laboratoryjnych. I o tym też musimy pamiętać. Mam wrażenie, że ministerstwo czasem o tym, czy minister zdrowia czasem o tym zapomina. Nie da się monitorować stanu klinicznego pacjenta bez badania jego parametrów laboratoryjnych. W 2021 roku życzyłabym sobie i mojej grupie zawodowej dokończenia tematów, które nam epidemia przerwała. No, tematem chyba, który jest naprawdę bardzo istotny z punktu widzenia każdego diagnosty laboratoryjnego w naszym kraju, to są wynagrodzenia. Wynagrodzenia, które w porównaniu do odpowiedzialności, jaką ponosimy za naszą pracę i wagi naszej pracy z punktu widzenia pacjentów, no, nasza praca jest po prostu, no, delikatnie mówiąc, niedoceniona. My prowadziliśmy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia właśnie na temat czy to podniesienia współczynników w ustawie o sposobie kształtowania wynagrodzenia minimalnego, dlatego że jako jedna z nielicznych grup zawodów medycznych zostaliśmy tak naprawdę pozbawieni jakichkolwiek dodatkowych źródeł finansowania. Pozostałe grupy mają swoje OWU, których strzegą i wcale im się nie dziwię, jak oka w głowie. Natomiast no my zostaliśmy gdzieś w tak zwanym rozkroku i Ministerstwo Zdrowia nie podjęło już z nami żadnych dalszych rozmów na ten temat. No dlatego, no cóż, no myślę, że to jest jeden z ważniejszych tematów. Kolejny temat, który wymaga wreszcie zamknięcia, to ustawa o medycynie laboratoryjnej. No to jest rzecz, która, no, o którą walczymy na dobrą sprawę już od kilku ładnych lat. Ustawa o medycynie laboratoryjnej latem została oddana do konsultacji społecznych. Uwagi, które spłynęły zarówno od nas jako Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, jak i od pozostałych podmiotów, chyba delikatnie mówiąc, ministerstwo przytłoczyły, dlatego że od tego czasu temat ustawy czy jej nowelizacji, która jest naprawdę w tym momencie kluczowa z punktu widzenia w ogóle medycyny laboratoryjnej, tu nie chodzi już tylko o pracę diagnostów laboratoryjnych, tylko ogólnie o medycynę laboratoryjną jako dziedzinę, a co pokazała epidemia czy pandemia, no dziedzinę, która ma wprost kluczowe w tym momencie znaczenie. Ona zawsze miała kluczowe znaczenie, tylko była po prostu niedoceniana. Teraz chyba nikt z Państwa nie wyobraża sobie funkcjonowania, sprawnie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia bez medycyny laboratoryjnej i bez wyposażonych, bo to też należy podkreślić, laboratoriów.